Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 16 Pińczyce do realizacji w latach 2013-2014. Tak jak to w wstępie powiedziałem, zadanie jest podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap w roku 2013, drugi jest w roku 2014. Opis jest w projekcie uchwały. 2013 opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 2014 dokończenie opracowania projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonanie pierwszego etapu ogródka. Dlaczego jest dwa razy projekt? Bo jest zagrożenie, że w tym roku mogą nie uzyskać, że tak powiem, pozwolenia na budowę. Jeżeli uzyskają, to ten temat 2014 może być nieaktualny, będzie tylko punkt drugi, czyli realizacja pierwszego etapu. Bardzo proszę, otwieram dyskusję w tym temacie. Proszę. Panie Przewodniczący, ja przepraszam jeszcze, że wrócę do tamtego. Pan mógł Pan podać, kiedy żeśmy to głosowali? Pewnie. Projekt uchwały. W tamtym roku zdaje się, ogródki jordanowskie. Doposażenie ogródków tak. Jordanowskich. Takie było, taka była jasne. Nazwa. Opracowanie projektu, przepraszam. Bo wyśmiał mnie Pan tutaj. Ja sądzę, że nikt nie pamięta tutaj, że ma tego projektu uchwały. Nikt nie pamięta, więc to jest proszę, a co było konkretnie? No więc właśnie. To ja powiem. Panie Radny, jeżeli chce się Pan, że tak będę dowiedzieć, to powiem. Każdy projekt uchwały tłumaczę i na pewno mówię to dwukrotnie, który projekt wpisujemy do, jako listę, na listę projektowanych, bo my nie mamy więcej, tylko ten jeden. I na pewno był mówiony, pokazywany, w którym temacie, na pewno omawialiśmy uchwałę odnośnie zamiany działek, proszę sobie przypomnieć, było, czyli ten temat był wielokrotnie powtarzany. I proszę mi tutaj nie impulsować, że nie mówię. Spotkanie to było spotkanie. Wracamy do naszej uchwały. Otwieram dyskusję. Rozumiem, że wszystko jest jasne. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie wniosku do Pana Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 16 do realizacji w latach 2013-2014.